Nasi żołnierze wyruszyli do Zagrzeba bronić biurowiec Wiesnik przed naukowcami śmierci Williana. Bitwa była ostra, bo użyliśmy dynamitu i snajperki, by go unieszkodliwić i mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Zagrzebiu i był zadowolony z tej akcji. W bazie naukowców śmierci Williama szef William był zły na tych żołnierzy i skazał go na 18 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Symferopola przejąć Neapol Scytyjski. W bazie o 17:20 dostaliśmy sygnał, że wschodni wiatr grozy w składzie lidera Dariusza, Grigoria, Rustama, Iremeusza chcą zaatakować wieżę zegarową w Gostiwarze na wtorek. We wtorek teleportowaliśmy do Gostiwaru bronić wieżę zegarową przed wschodnim wiatrem grozy. Bitwa była ciekawa, bo użyliśmy dynamitu i ataku krowy, by go zlikwidować i mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Gostiwarze i był zadowolony z tej akcji. W bazie wschodniego wiatru grozy szef Gabriel był zły na tych żołnierzy i skazał go na 15 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Mirosławca przejąć kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W bazie o 17 dostaliśmy sygnał, że szatański oddech opętania w składzie lidera Ferde Szatana, Mefisto Stefana, Gargulmiana, Ardiano Diabeł chcą zaatakować cerkiew Irdrobitu na piątek. W piątek teleportowaliśmy do Drobicza bronić cerkiew przed satanistami. Bitwa była ciekawa, bo użyliśmy świętego granatu ręcznego, by go zlikwidować i mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z Robaczywkiem o misji w Drobiczu i był zadowolony z tej akcji. W bazie szatańskiego oddechu opętania szef Garcel był zły na tych żołnierzy i skazał go na 10 lat więzienia, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Peczu przejąć siedzibę władz Komitatu Baramia. W bazie o 18 dostaliśmy sygnał, że kowbojski oddział blaszaków w składzie lidera Freda, Zenona, Mariana, Lubomira chcą zaatakować Stare Miasto w Hirschhofenie na niedzielę, a więc ruszajmy na misję, żołnierze. Teleportyzer, godzina 9, niedziela. Jesteście gotowi na misję w Hirschhofenie w Swabii? Tak, szefie Robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Hirschhofen, Swabia, Stare Miasto. Hirschhofen, Stare Miasto, godzina 9:05. Jesteśmy w Hirschhofenie i tam widzimy Stare Miasto, które mamy bronić przed kowbojskimi oddziałami blaszaków. Tak, ale to mało znaczące miasto, ale z dobrą historią. Kapitanie Henryku, wrogowie na trzeciej. Pora bronić Stare Miasto przed wrogami. Iha. Oddajcie Stare Miasto w nasze ręce, bo inaczej potraktujemy was pociskami. Stać kowboje jedne, nie macie szans ze mną i naszymi żołnierzami, który i tak chcecie przejąć Stare Miasto w tym mieście. Gówno nas to zrobicie, i tak przejmiemy tą starówkę, czy to się podoba, czy nie. Jeśli nie chcecie odejść od starówki, to walczcie, bo inaczej zginiecie. No dobrze, a więc walczymy. Oh,
Ave Kobolski Imperium. Ave Kobolski Imperium. No i drani mamy z głowy, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja. Cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11. Misja obronienia starego miasta Filzhofenie zostało ukończone. No wreszcie, czy możecie opowiedzieć o misji Filzhofenie? To było tak, że wrogowie z kowbojskiego oddziału blaszaków chcieli dokonać przejęcia starego miasta w tym mieście, ale my powstrzymaliśmy używając dynamitu i snajperki w celu zabicia wrogów i my jesteśmy wdzięczni za tą akcję. No to się cieszę za tą akcję za obronienie starego miasta Filzhofenie, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Tak szefie robaczywku. Baza kowbojskiego oddziału blaszaków. Godzina 13:20. No i pięknie, nie przejęliśmy starego miasta i szef mnie za to zabije. No i jak moi żołnierze, przejęliście stare miasto w Filzhofenie w celu utworzenia bazy wypadowej? Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który nas potraktowali ostrą amunicją przeciwko nam i nie przejęliśmy starego miasta i jest nam teraz przykro, że nie przejęliśmy starego miasta. Kurwa. Dlaczego nie przejęliście starego miasta w celu utworzenia bazy wypadowej, a wy to przepierdoliliście? Za karę zostaniecie skazani na 7 lat więzienia, a teraz nie wracać. No trudno, idziemy do pierdla jak szef Jack kazał. Rozkaz. No i drani mamy z głowy, a wy reszta zaatakujcie miasto Dniepropetrowsk, przejąć Sobór, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Jacku. Baza dowodzenia, godzina 15. Sygnał z Mołdawii i panowie. Już idę. Bunasera, dostaliśmy sygnał, że męski oddział najeźdźców śmierci w składzie lidera Amadeusza, Witolda, Krystiana, Suneo chcą zaatakować zamek w Soroce w mołdawskiej Serw na wtorek. Waszym zadaniem to obronienie zabytku, zanim wrogowie przerobi go na wieżę strażniczą dla wrogów. Czy to jest jasne? Rozkaz szefie robaczywku. Teleportyzer, godzina 9, wtorek. Jesteście gotowi na misję w Soroce w mołdawskiej Serw? Tak szefie robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Soroka. Mołdawski Serw, zamek. Soroka, zamek, godzina 9:05. Jesteśmy w Soroce i tam widzimy zamek, który mamy bronić przed męskim oddziałem najeźdźców śmierci. Racja, ci ludzie nie znają litości dla mieszkańców Mołdawskiej Republiki Zależnej od FSRW. Kapitanie Henryku, wrogowie na pierwszej. Pora bronić zamek przed nieszczęściem. Buchahaha, poddajcie się dranie jednej i oddajcie zamek w nasze ręce, bo inaczej potraktujemy was okrutnie. Nie tak prędko dranie jedne, nie dopuścimy do przejęcia zamku w tym biednym mieście, a więc walczcie, bo inaczej zginiecie. Jesteś taki kozak, powiem to na całego. Macie teleportyzer do celów wojskowych, a to oznacza, że zabijacie naszych żołnierzy, wy kurwy jebane. O kurwa, niedobrze. Nie sądzicie, że ci wrogowie mają tajnych agentów? Tak, nie zauważyliśmy tego, że według Gauntleta ci wrogowie przybyli o godzinie 1, kiedy my spaliśmy wraz z naszymi szefami.
Koniec pierdół, a więc walczycie czy nie? Tak, no to walczymy. No i drani mamy z głowy i obroniliśmy zamek przed nieszczęściem Malej i mamy przechlapane od jednego z wrogiej organizacji, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11:35. Misja obronienia zamków w Soroku została ukończona. No wreszcie. Czy możecie opowiedzieć o misji w Soroce? To było tak, że wrogowie z męskiego oddziału najeźdźców śmierci chcieli dokonać przejęcia zamku w tym mieście, ale my powstrzymaliśmy używając granatu i superowcy w celu zabicia wrogów i my jesteśmy wdzięczni za tą akcję. No to się cieszę za tą akcję za obronienie zamku w Soroce, a teraz mamy pytanie. Słucham, szefie robaczywku. Czy doszło do naruszenia strefy w teleportyzerze? Gauntlet pikał o godzinie 1 w nocy, a to oznacza, że wrogowie naruszyli strefę teleportyzera i ukradli nasze plany, jak wy spaliście. Do 100 Einsteinów. Trzeba informować komandosów w razie, jeśli my zostaniemy pojmani przez tą organizację. Dobra, ogarnijcie się i wracajcie do pokoju dowodzenia, a my zajmiemy się sprawą na ten temat ukradzenia planów. Tak, szefie robaczywku. Baza najeźdźców śmierci. Godzina 14. No i pięknie, nie przejęliśmy zamku i teraz mamy przechlapane. No i jak, moi żołnierze, przejęliście zamek jak my chcieliśmy? Niestety nie, zostaliśmy zniszczeni przez Legion Wolności, które użyli ostrych taktyk przeciwko nam i teraz mamy przechlapane. Kurwa mać. Dlaczego nie przejęliście zamku, który należy nam się zamienienie na wieżę strażniczą w celu zastraszenia Mołdowian, a za taką akcję zostaniecie skazani na 10 lat więzienia, a dobra wiadomość jest taka, że moi agenci z tajemnego ośrodka z Piaseczna zdobyli nasze plany teleportyzera i teraz będziemy mieć pełną kontrolę nad terytoriami. A co do was to wypierdalać? No trudno, no to do widzenia. Drodzy bracia i dziewice, skoro mamy plany, to weźcie się w garść i rozpoczynamy pełną mobilizację na teleportyzer robaczywka na 31 sierpnia. Niech zwycięży rewolucja. Niech żyje szef Ryszard. Niech żyje szef Ryszard. Niech żyje szef Ryszard. Baza dowodzenia, godzina 17:30. Sygnał z Galicji i panowie. Już idę. Witajcie,
Dostaliśmy sygnał, że team wojowników śmierci w składzie lidera Tomasza, Amira, Cecylina, Bartosza chcą zaatakować Uniwersytet Santiago de Compostela na czwartek. Waszym zadaniem to obronienie uniwersytetu przed wrogami, zanim zginą niewinni ludzie. Czy to jest jasne? Taki jest, szefie Robaczywku. A i jeszcze jedno. Jaki? Już dodzwoniliśmy do elitarnych komandosów i wybraliśmy 31 sierpnia, czyli na ten sam dzień co wrogowie z najeźdźców śmierci, a więc musicie być przygotowani, nawet jeśli mnie pojmą wraz z generałem Łukaszem, a kryptonim dla komandosów to Alfa 42. A teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz, szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 8:20, czwartek. Jesteście gotowi na misję w Santiago de Compostela w Murcji? Tak, szefie Robaczywku. No to rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Santiago de Compostela, Uniwersytet, Galicja. Santiago de Compostela, Uniwersytet, godzina 8:26. Jesteśmy w Uniwersytecie w Santiago de Compostela i tutaj musimy bronić ten uniwersytet przed dawno niepoznaną drużyną pod nazwą Team Wojowników Śmierci. Tak, ostatnio walczyliśmy w La Défense w Paryżu, a teraz czeka nas bitwa o ten uniwersytet. Kapitanie Henryku, wrogowie na drugiej. Pora bronić uniwersytet przed wrogami. Buhehehehehehe. Wy studenci z Galicji, otwierajcie wrota, bo inaczej zamorujemy was, zdrajce jebane. Nie tak prędko, dranie jedne, nie pozwolimy, żebyście przejęli uniwersytet w celu okupacji i zabicia studentów w chorym celu. No i co kurwa? Chcemy przejąć ten uniwersytet, żeby ci ludzie uwierzyli w naszą ideologię i gówno nas to zrobicie. Dość tego. Czas na walkę i nie pierdolcie dalej o frazesach. No dobrze, a więc walczymy. Drani mamy z głowy i obroniliśmy uniwersytet przed wrogami i dziękujemy też studentom, że oglądaliście walkę, a teraz. Gauntlet teleportacyjny, aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11:20. Misja obronienia uniwersytetu w Santiago de Compostela zostało ukończone. No wreszcie. Czy możecie opowiedzieć o misji w Santiago de Compostela? To było tak, że wrogowie z męskiego oddziału Teamu Wojowników Śmierci chcieli dokonać przejęcia uniwersytetu w tym mieście, ale my powstrzymaliśmy używając ataku krowy i dynamitu w celu zabicia wrogów i my jesteśmy wdzięczni za tą akcję. No to się cieszę za tą akcję, za obronienie uniwersytetu w Santiago de Compostela, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia, bo po okryciu planów przez wroga czas zbliża się nieubłagalnie. Tak, szefie Robaczywku. Baza Teamu Wojowników Śmierci,
godzina 14:35. No i chuj z tą misją, szef mnie za to zabije. No i jak, moi żołnierze, przejęliście uniwersytet w celu wprowadzenia naszej ideologii? Przykro mi, ale nie. Zostaliśmy pokonani przez wrogów, którzy użyli ostrej amunicji i mocnych taktyk przeciwko nam i teraz jest nam przykro, że nie przejęliśmy uniwersytetu. Kurwa, że co? Dlaczego zjeby nie przejęliście uniwersytetu w Galicji, który jest ważnym ośrodkiem dla naszych ideologów, a wy to przepierdoliliście? Za karę zostaniecie skazani na 15 lat więzienia, a teraz wypierdalać. No trudno, idziemy do pierdla jak szef Stefan kazał. No i drani mamy z głowy, a wy reszta zaatakujcie miasto Mediolan w Lombardii, przejąć Pirelli Towera teraz wykonać. Rozkaz szefie Stefanie. Baza dowodzenia, godzina 17:25. Sygnał z Lublany, panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że wschodni wiatr grozy w składzie lidera Natana, Zenona, Mirosława, Ignacego chcą zaatakować dworzec kolejowy w Lublanie na sobotę. Waszym zadaniem to niedopuszczenie do przejęcia dworca, zanim padnie ofiarą kradzieży i okupacji. Czy to jest jasne? Tak, szefie robaczywku.